Znajdujemy się na bulwarze Marii i Lecha Kaczyńskich we Wrocławiu. Jest tutaj bardzo znane miejsce, wrocławianie spacerują i rokrocznie organizujemy tutaj ku pamięci poległych w Smoleńsku zapalanie zniczy. Spotykamy się, modlimy. Jest to inicjatywa posła Jacka Świata. Już od kilkunastu lat to robimy. Zgłaszamy to zgromadzenie. Miasto zawsze nas w tej inicjatywie wspiera, a szczególnie mieszkańcy Wrocławia, którzy tutaj chętnie przychodzą i razem z nami wspominają te osoby. Uczciliśmy wspólnie modlitwą poległych pod Smoleńskiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z małżonką Marią, 96 poległych Polaków. No już teraz wiemy, w zamachu pod Smoleńskiem. Zamordowana elita naszego narodu, kolejna rocznica, ale staramy się tą pamięć ciągle podtrzymywać, bo to już się zapisało na zawsze w naszej ciężkiej polskiej historii. Z Wrocławia pochodził Władysław Stasiak, pochodziła Aleksandra Natalii Świat, mamy posła Jacka Świata, który jest no, posłem właśnie z Wrocławia, który jest wdowcem po świętej pamięci Aleksandrze Natalii Świat. Mamy takie ślady, mamy Janina Tatusewicz i no, pamiętamy o nich wszystkich, staramy się składać wieńce, zapalić znicze, spotkać się tutaj. Państwo zobaczcie, bardzo licznie spotkaliśmy się na bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich we Wrocławiu, na tyłach Urzędu Wojewódzkiego przy Odrze. I naprawdę ogromnie się cieszę, że na takie wezwanie, w zasadzie takie z dnia na dzień, że stawiło się tylu ludzi. I rzeczywiście spotykamy się naprawdę z takim wyrazami uznania. Tutaj przychodzą ludzie na rowerze, zatrzymują się, patrzą na ten nasz krzyż ułożony ze zniczy i to jest taka naprawdę dobra taka atmosfera. No i bardzo się cieszymy, że możemy uczcić właśnie pamięć III Rzeczpospolitej, najlepszego prezydenta, jakiego mieliśmy, który zginął tragicznie i wpisuje się właśnie naszą ciężką polską historię.